Szczęść Boże, coś Wam powiem. Misja głoszenia dobrej nowiny powinna być przeniknięta dobrym pozdrowieniem. Właściwie to nie trzeba nic mówić, ale być cały czas dobrym. Kiedy do proboszcza z Ars zjeżdżała się cała Francja, by u niego wyspowiadać się, czy posłuchać kazania na mszy, tym samym przyjeżdżali ludzie, którzy chcieli wyśmiać poczciwego księdza. Gdy jednak dotarli na miejsce ze swoim złym zamiarem, wracali do domów jako inni ludzie. Jeden z nich, niewierzący profesor z Sorbony, powiedział: spotkałem Boga w człowieku. To mówi samo przez się. Świadectwo życia więcej znaczy niż miliony słów. Nasze czyny mają świadczyć o naszej wierze, ale i z niej wypływać. Jezus, wysyłając uczniów w drogę, mówi jasno: czyńcie dobrze, uzdrawiajcie, wypędzajcie złe duchy, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Nic nie mówi o tym, żeby uczniowie pięknie mówili. Idźcie w pokoju, pokój nieście, pokoju udzielajcie. Nie idziecie dla pieniędzy i sławy, ale dla Ewangelii. Idźcie z dobrem i dobrem się dzielcie. Przecież te wszystkie zadania, które Jezus im zlecił, mają jeden cel. Odnaleźć pogubionego człowieka, opatrzyć jego serce, uzdrowić, oczyścić i wskrzesić, by znów zaczął żyć. Głoście życiem to, czego sami doświadczyliście. Jezus pragnie zbawienia całego człowieka z ciałem i duszą. Pragnie naszego wyzwolenia ze śmierci, którą zadaje nam grzech. Chce przez uczniów udzielać łaski, która daje życie. A czym my tymczasem jest nasze życie pochłonięte? Czyż nie znajdujemy się w środku kultury pogardy dla jakichkolwiek wartości? Dla życia, dla jedzenia, dla prawdy, dla miłości, dla wiary? Jeśli nie ma w nas pasji głoszenia Ewangelii, to siejemy spustoszenie. Głoszenie Jezusa dodaje nam odwagi do podejmowania działań, które są wymagające. Dodaje nam siły, byśmy sami nie zwątpili w wierze. Gdyby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Nie są to miłe słowa, ale prawda nie zawsze jest podana na mięciutkiej poduszce. Tak wielu ludzi szuka wymówek, by nie przyjąć Ewangelii. Nasze głoszenie jest zobowiązaniem, które podjęliśmy się wypełnić. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Mamy iść i głosić Królestwo Boże. Gdy ktoś spyta, czym ono jest, co mu odpowiesz? Że z budowlą, przestrzenią, stanem wiecznej rozkoszy i miłości? Pewnie tak, ale jest ono przede wszystkim kierunkiem naszego życia i życiem we właściwym porządku, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Takie życie jest bardzo trudne. W świecie jest mnóstwo buntu przeciwko Bogu. Ludzie sami chcą stanowić, co jest dobre i złe. Chcą wymierzać karę albo nagradzać, nie według sprawiedliwości, ale według własnego uznania. Mogą nam zarzucać, że pouczamy innych, chociaż sami nie jesteśmy bez grzechu. I to jest prawda. Jednak jedno nie wyklucza drugiego. Nasz grzech nie przeszkadza Bogu być w nas i to na pierwszym miejscu. Grzech jest wyznacznikiem, że jeszcze nam wiele brakuje do świętości. I grzech motywuje nas do pracy nad sobą. Konfucjusz powiedział: szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych. Ważne, by mimo różnych przeciwności czy nieprzychylności otoczenia nie poddawać się i wciąż głosić światu Chrystusa. Dobrą nowinę, która wybrzmiewa z dzisiejszej Ewangelii. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Z Panem Bogiem.